No cześć wszystkim, drugie części już dzisiaj ostatniej i w ogóle ostatniej w tym roku, także swoje ostatni filmik nagrywam w miejscu, w którym się wszystko zaczęło. Tutaj zaczynałem swoje grzybobranie. Tutaj swoje grzybobranie w tym roku kończę. Po dość dziwnym sezonie, z długim upalnym lecie i niewielkich deszczach, można było i w tym roku coś nazbierać. Sezon w tym roku tak zaczął się dość nietypowo, bo w połowie maja zaczęły się pierwsze kurki. Były już pierwsze kurki w połowie maja. Dość nietypowo, które są zazwyczaj koło 10 czerwca. Także dla mnie to był dziwny sezon, który się wcześniej zaczął. Kurek było nawet sporo. Także były wcześniej 10 czerwca, w momencie gdy powinny być, nie było. Były także trochę o wiele później. Przez te upały, które były w tym roku, praktycznie nie chodziłem na grzyby tak jak chciałem. Zapowiadałem na wiosnę, to nie chodziłem. I to było w tym miejscu, pamiętam. Dobrze pamiętam, jak mówiłem, że nie wiem jaki będzie sezon, a był jak na złość upalny. Co wam tu jeszcze powiedzieć, no były upały. Na grzyby chodziłem tak z przerwami od połowy lipca do początku sierpnia. Było trochę grzybów. Potem była dłuższa przerwa, o czym zupełnie zapomniałem, że w sierpniu też parę dni byłem na grzybach. Dopiero wczoraj oglądałem filmiki, przypomniałem sobie, że także w sierpniu było grzybobranie, co wyleciało mi zupełnie z głowy. No i cały sierpień przesiedziałem aż do początku września, tam gdzieś koło 10-13, ale podejrzewam, że i od połowy sierpnia też były o tu na tych łąkach grzyby, bo były wydeptane. No ale jak to ja nie pada, no to siedzi się w domu, upały. No cóż, grzyby w upały prawdopodobnie nie rosły, ale w tym roku, jak to mówiłem, były grzyby średniego wysypu, ale zawsze coś. Były dość późno, jak już mówiłem, i w różnych odstępach czasu. No cóż, było grzybobranie nawet ładne, zaczęło się od maja. Potem trochę w lipcu, aż do początku sierpnia była przerwa. No i od września aż do dzisiaj chodziłem sobie na grzyby. Było grzybobranie mimo upałów. Grzybnia po prostu eksplodowała. Te grzyby wyrastały mimo suszy, jak po deszczu. Cóż, także były. Rosa robiła swoje, pomagała im grzybom rosnąć. Jak to, ale nie obeszło się też bez konkurencji. No, lasy i te tereny nie są też moje, nie? Każdy chce nazbierać i każdy coś nazbierał. Nazbierałem ja, nazbierał taki dzieciak, którego pamiętam, spotkałem, nazbierali ludzie, których też mijałem obok siebie praktycznie. On będzie w jednym filmiku. No i co, grzybiarze, grzybiarki, fani, widzowie,
Przyszedł czas na pożegnanie, nie? Przyszedł czas na pożegnanie. Ale zanim już ostatecznie się z wami pożegnam, chciałbym podziękować za tyle, za taką oglądalność, za tyle subskrypcji, które niemalże od początku września wzrosły 300-krotnie, oj, 300-krotnie, o 300, tam ponad 300 subskrypcji. Za to wszystkim dziękuję, że oglądacie, że przesyłacie dalej filmiki, że siedzicie, przychodzicie z roboty wraz z rodzinami, oglądacie moje filmiki, żony z mężami, mężowie z żonami, bo tam też miałem taki przypadek w komentarzach. No i dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądalność, za to, że jesteście. I zapraszam na przyszły sezon. Tak jak w tamtym roku mówiłem, czy też na wiosnę. Nie wiem, jaki będzie sezon. No taki był, taki był. Dla mnie był dziwny sezon. I to bardzo dziwny. Ze względu na urodzaj grzybów. Były w takich miesiącach, w których nie powinny być. Opieńki w lipcu na przykład, kurki w maju i tak dalej. Ale się zbierało, no. Także jeszcze raz mówię, przyszła kolejne pożegnanie w miejscu, w którym widzieliśmy się na wiosnę, w którym to się wszystko zaczęło, 16 listopada 2018 roku, wszystko się kończy. Aż po prostu płakać mi się chce. Robi mi się takie coś w oczach, że no po prostu chce mi się wyjść ze względu na koniec sezonu, ze względu na to, że już nie będę mógł aż do maja, o ile będą grzyby, widzieć pięknych grzybów. Wrócę jeszcze do komentarzy. Błądzę w myślach, bo tyle chciałbym powiedzieć, a po prostu nie mogę. Tyle chciałbym wam powiedzieć, ale muszę to wszystko poukładać. Wrócę jeszcze do komentarzy. Coś chciałem o tych komentarzach powiedzieć. Kurde, nie wiem. Nie, już nie pamiętam, wyleciało mi z głowy, to nic. Ale ważne, że chciałem się z wami jeszcze pożegnać. To jest niestety i już w tym roku ostatni filmik. To był ostatni filmik. To jest ostatni filmik w tym roku. Na zakończenie udało mi się znaleźć koźlarza pomarańczowego, czego się nie spodziewałem. Wiem, że tu już koniec sezonu, już śniegi mrusne dają. Wiem, że jeszcze w Polsce, w całym kraju są grzyby. Zbierajcie ile możecie do końca, do pierwszych mrozów, do pierwszych śniegów. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję za komentarze, za te miłe i mniej miłe. Będę brał wszystkie pod uwagę. Już wiem, co chciałem powiedzieć. Jeszcze wrócę do komentarzy i komentowania do kanału. Wy tam pytaliście, czy będą jakieś filmiki po zakończeniu sezonu grzybobrania. I mówię z przekonaniem, że filmików niestety nie będzie. Kanał jest do wiosny zamknięty, ale nie oznacza to, że nie będę komentował, nie będę udzielał się pod innymi filmikami ani komentarzami. Komentować można też. Ja będę się udzielał komentując. Ale nie będzie już żadnych filmików, bo to jest kanał typowo grzybowy. To jest kanał typowo grzybowy. Dobra, to już mam ze sobą. To chciałem powiedzieć, że kanał będzie zamknięty aż do przyszłego
grzybobrania, jeśli zdrowie i życie pozwoli. Za rok się spotkamy na pewno. O ile oczywiście zdrowie pozwoli, tak jak mówiłem. No cóż, żegnałem się już z wami któryś raz. Żegnam się z wami